Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego. Artykuł 795 z indeksem górnym 1, paragraf 1. Jeżeli tytuł egzekucyjny w postaci orzeczenia sądu, ugody zawartej przed sądem lub zatwierdzonej przez sąd spełnia warunki określone w przepisach odrębnych, sąd, który wydał orzeczenie albo przed którym została zawarta ugoda lub który zatwierdził ugodę, na wniosek wierzyciela wydaje zaświadczenie, że stanowią one europejski tytuł egzekucyjny, zwany dalej zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego. Paragraf drugi. Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego dotyczy innego tytułu egzekucyjnego niż wskazany w paragrafie pierwszym, w przedmiocie wniosku rozstrzyga sąd rejonowy, którego okręgu tytuł został sporządzony. Artykuł 795 z indeksem górnym 2. Postanowienie w przedmiocie wydania zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego sąd wydaje w składzie jednego sędziego. Artykuł 795 z indeksem górnym 3. Paragraf 1. Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego doręcza się wyłącznie wierzycielowi. Paragraf 2. Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego wierzycielowi przysługuje zażalenie. Odpisu zażalenia nie doręcza się dłużnikowi. Artykuł 795 z indeksem górnym 4. Paragraf 1. W razie stwierdzenia, że istnieje określona w przepisach odrębnych podstawa do uchylenia zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego, sąd, który je wydał, na wniosek dłużnika uchyla to zaświadczenie. Paragraf 2. Wniosek zgłasza się w terminie miesięcznym od dnia doręczenia dłużnikowi postanowienia o wydaniu zaświadczenia. Paragraf 3. Jeżeli wniosek nie jest sporządzony na formularzu określonym w przepisach odrębnych, powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego oraz wskazywać okoliczności uzasadniające wniosek. Paragraf 4. Przed uchyleniem zaświadczenia sąd wysłucha wierzyciela. Paragraf 5. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego przysługuje zażalenie. Artykuł 795 z indeksem górnym 5. Paragraf 1. Przepisy artykułu 795 z indeksem górnym 1 i 795 z indeksem górnym 2 stosuje się odpowiednio do wydawania przewidzianych w przepisach odrębnych zaświadczeń o utracie lub ograniczeniu wykonalności tytułu egzekucyjnego opatrzonego zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia może złożyć także dłużnik. Paragraf 2. Na postanowienie w przedmiocie wydania zaświadczenia, o którym mowa w paragrafie 1, przysługuje zażalenie. Dział 2b. Stwierdzenie wykonalności europejskiego nakazu zapłaty. Artykuł 795 indeksem górnym 6. Paragraf 1. Sąd, który wydał europejski nakaz zapłaty, stwierdza z urzędu jego wykonalność, jeżeli zostały spełnione warunki określone w przepisach odrębnych. Paragraf 2. Postanowienie może wydać także referendarz sądowy. Artykuł 795 z indeksem górnym 7. Na postanowienie w przedmiocie stwierdzenia wykonalności przysługuje zażalenie. Dział 2c. Zaświadczenie dotyczące orzeczenia wydanego w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń. Artykuł 795 z indeksem górnym 8. Paragraf 1. Sąd, który wydał orzeczenie w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń, wydaje na wniosek wierzyciela zaświadczenie określone w przepisach odrębnych, jeżeli spełnione
Stosowane są warunki określone w tych przepisach. Paragraf 2. Postanowienie może wydać także referendarz sądowy. Artykuł 795 z indeksem górnym 9. Na postanowienie w przedmiocie wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie.